Dzień dobry państwu, witam państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy kolejną rozmowę. Moim państwa gościem jest dr Marek Laskiewicz, prezes Polskiego Środka Kulturalno-Społecznego w Londynie. Dzień dobry, witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Panie doktorze, ma pan na stole książkę. Książkę zatytułowaną World War III A Military Analysis dotyczący eskalacji rosyjsko-ukraińskiej wojny I, i tam w tej książce. Przewiduje Pan. To jest też pewnego rodzaju analiza przewidywania tego, co może się wydarzyć na świecie w sytuacji w obecnej sytuacji geopolitycznej. Czy pana zdaniem rzeczywiście Rosja czy Władimir Putin ma zasoby, aby zaatakować sojusz północnoatlantycki? Tak, powód jest bardzo prosty. Ta wojna, która by była powstała, jest zupełnie inna od wojen dotychczas i niestety. Wszyscy myślimy w mierze w kategoriach przeszłości albo raczej teraźniejszości, dlatego, że wojna w tej chwili toczy się na, na Ukrainie. Trzeba przypomnieć, że wojna na Ukrainie toczy się w sposób konwencjonalny, co ja nazywam fazę 3 w tym wszystkim, dlatego, że Rosjanie nie patrzy na Ukrainę jako obcy kraj, ale historycznie i w mierze nawet dotychczas jako część Ruś, czyli no, efektywnie są taki rodzaj Rosjanów, coś nieco jak Białoruś, naturalnymi częścią Rosji do pewnego stopnia. I oczywiście nie bombarduje się nuklearne własne właśnie tereny. Natomiast kraj jak Polska nie wchodzi w to i wtedy może być używana broń nuklearna, bo po prostu to już nie jest częścią Rosji. W moim zdaniu więc, wojna gdyby się rozpowszeżyła, rozpowsze rozpowsze to wtedy, w tym rozszerzyła, to wtedy mogło być tutaj stosowane, dlatego że taka broń efektywnie jest, nie można na nią odpowiedzieć. Rosja, tak jak staliśmy w zimnej wojnie, tak do dzisiaj, jest taki mocny kraj militarnie, nuklearnie, że nie może być pobita. Gdyby użyła swoje bomby nuklearne, tak samo oczywiście Ameryka, to wtedy w tym momencie jest taki armagedon, jak się nazywa potocznie. Ale punkt jest, że taka wojna... W tym układzie, by była fatalna dla nas wszystkich. I to znaczy, że Putin może toczyć wojny, dlatego że ostatecznie nie może być pobity w sensie słusznym. Jest mówiono na Ukrainie, na przykład i w Zachodzie, że gdyby on przegrał na Ukrainie, to jest, że przegrał wojnę. Niekoniecznie. Rosja nadal jest Rosją. W tym sensie, że nie było, że Moskwa została pokonana, tylko że nie wyszedł mu napad. Tak jest zresztą w 1920, jak napad była wojna e, polsko-bolszewicka. Pani doktorze, jaka jest tego perspektywa czasowa? Tutaj jest, mamy trzy rzeczy do pamiętania. A jest niemożliwe, ponieważ mamy wolę, żeby powiedzieć dokładnie, kiedy coś się stanie. To nie jest tylko problem. Mhm. W wojnie, politycznie, w ekonomii, w socjologii jest dokładnie ten sam problem. Nie możemy przewidzieć dokładnie, nie możemy tylko powiedzieć, jakie są możliwości prawdopodobieństwa. Więc pod tym względem można tylko powiedzieć, że taka jest możliwość i na skutek tego powinniśmy już brać pod uwagę, żeby gdyby coś takiego powstało, żeby ludzie nie byli zaszokowani, żeby był plan, jak z tym sobie dać radę. I to jest właśnie... Poza wszyscy, przede wszystkim dlatego tutaj jestem, żeby mówić, że już powinna Polska to brać pod uwagę. Przede wszystkim Polska, bo igrzyskiem takiej wojny byłaby niestety Polska. Panie doktorze, ale są jednak analitycy, eksperci, którzy mówią, że to jest tak naprawdę perspektywa czasowa kilku lat. No niektórzy podają nawet dwa lata, niektórzy podają pięć lat. I tak jak pan powiedział, nie chodzi tutaj o straszenie kogokolwiek, tylko o realne przygotowanie się. Więc niestety świat się może ruszyć bardzo szybko. W naszym świecie wojny i na przykład akcje już są o wiele szybciej niż przedtem. Więc perspektywy 5 lat, czy 10 lat, czy 2 lata, mm -hmm. trzeba brać pod uwagę, że możesz się stać dużo szybciej niż to. I dlatego jest konieczne, nie kwestia straszenia, wręcz przeciwnie, strach jest częścią problemów. Jest rację, żeby już podejść, mieć plany, jak z tym dać radę. Na przykład jak są miejsca w Warszawie, gdzie trzymamy cenne obiekty, żeby po prostu może mieć już plan, co by się stało, żeby je ruszyć stąd, bo oczywiście Warszawa by był takim e, miejscem pod atakiem. I żeby ludzie też byli do tego przyzwyczajeni, dlatego że jednym z problemów jest szok. Nie ma mowy, że szok wojny też bierze udział, że na przykład po I wojnie światowej była ta grypa hiszpańska i po 1830 na przykład w Poznaniu była też taka bardzo nieprzyjemna choroba i trzeba brać pod uwagę, że co trzeba zrobić, jest przygotować się, żeby taka możliwość była i też szukać sposobie, żeby to nie powstało, bo nie musi powstać. My nie jesteśmy w światu deterministycznym, gdzie musi być, tak jak mamy na przykład, jak biliat graż że musi tam być piłka, tylko to są ludzie, kraje, więc tylko musimy tak zrobić, żeby to nie powstało. Panie doktorze, obecnie obserwujemy kryzys, kryzys zbożowy, kryzys żywnościowy na świecie, też transmitujemy oczywiście na antenie telewizji Republika protesty rolników. Pana zdaniem, na ile ten kryzys, który, który obecnie jest na świecie jest konsekwencją napaści Rosji na Ukrainę? O, oczywiście jest bardzo bezpośredni, właśnie można powiedzieć, tutaj złączenie. W momencie, kiedy wojna jest toczona, ona ma efekt, że normalne kanały komercyjne są popsute. Więc na przykład, gdzie zboże szło w jedną stronę, to się idzie w drugą. Więc na przykład rynek jest oczywiście Europa, gdzie przedtem mógł być zamknięty, dlatego że teraz my jesteśmy i nie tylko Polska. Europa ma być otwarta na ukraińskie towary bardziej niż może przedtem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest, dlatego że Europa szuka się, żeby nie być tak zależna od Rosji, to musi wprowadzić plany tak zwane zielone. Oczywiście są i zielone, więc to jest prawda, ale do pewnego stopnia są czysto polityczne, żeby się nie być zależnym od importów paliw, pomiędzy nimi rzeczami, od Rosji. Więc tak, taki napad właśnie rosyjski miał właśnie takie różne skutki. Na ile na tych protestach, które obserwujemy możemy się spodziewać rosyjskich prowokacji? Na ile Putin chciałby, czy też chce i to robi wykorzystać tę sytuację? Wraciszmy do góry nogami to powiedzieć. On nie, on nie wywołał protestów, znaczy to tego nie możesz mm -hmm. mieć 100% pewni. Oczywiście są prowokatorzy z Rosji, ale ja myślę, że tam są ludzie, którzy też z własnej woli to zrobili. Raczej on korzysta z tego, mm -hmm. bo cokolwiek osłabia Europę, znaczy, że Europa może wtedy być przychylna, żeby z nim w jakiś... Bo, zapomnieć o wojnie, czy po prostu dojść do jakiegoś zgody z nim, więc to osłabia. Ja nie myślę, że jest aż takie osłabianie fatalne, jak jest może przedstawione, tylko kolejny problem dla Europy. Raczej punkt jest, dla nas, co zrobić, żeby tą wojnę zatrzymać? Zatem, czy znalazł Pan też w tej książce jakieś, jakieś rozwiązania, co zrobić? Niestety jest niemożliwe dostać się tam dobrowolnie, dlatego że Rosja stanowcza nie chce kompromisu i Ukraina też nie. Jedyna możliwość by było jakoś zmusić tutaj kompromis i taki zmuszony kompromis by miał skutek, że co najmniej wojna się nie toczy. Jak wojna się nie toczy, to nie ma możliwości że się rozszerza. Musi być wojna, żeby się rozszerzyć. Gdy nie ma wojny, to nie. A rozszerzenie wojny, podkreślam, Polska przede wszystkim jest wtedy zagrożona i może pójść do kolejnej fazy, czyli nuklearnej, taktycznie nuklearnej. Panie doktorze, to jeszcze jedna kwestia. W swojej książce napisał pan, że wojna pociągnie za sobą następujące katastrofy, których nikt jeszcze nie przewidział: to jest głód, choroby, w szczególności pandemie, a być może dalsze drobne wojny o pozostałe. Zasoby, czy to, co obserwujemy teraz w Europie, to jest już początek tych działań? W pewnym sensie tak. Trzeba pamiętać, że my jako gatunek, znaczy jako ludzie, się roznażamy, roznażamy 8 bilion ludzi i to idzie ciągle do góry, wcześniej czy później i tak będą takie problemy, a wojna po prostu jest I jeden taki, co ten problem jakby poważnie zwiększa. Czyli i tak może byłyby w końcu problemy, ale wojna je właśnie zwiększa, bo jeżeli na przykład jest zniszczona część półkuli ziemskiej, no to wtedy natychmiast mamy problemy, takie powstają. Ale nawet bez nich oczywiście jest problem, że my coraz bardziej się rozszerzamy. Pan wspomniał o pandemii. My przecież dopiero co właściwie wyszliśmy czy też wychodzimy z pandemii koronawirusa, no to takie niezbyt optymistyczne przewidywania, że, że czeka nas kolejna taka, taka choroba, taka pandemia? Tak, tutaj ma Malthus w XIX stuleciu pisał, że ludzie się, czy każdy gatunek się rozmnaża, a są problemy. Te problemy są specyficznie głód, dlatego że brakuje jedzenia bardzo prosty w ziemi. To jest wojna i oczywiście mogą mieć ekologiczne problemy, więc to tylko zmierza pandemia, że to się dzieje naturalnie. My z, dzięki nauki ścisłej oczywiście i inżynierii i tak dalej walczymy się z tymi, coraz bardziej jesteśmy może powiedzieć zaawansowani, ale taka możliwość ciągle jest. Tak, jak jest bardzo dużo ludzi, może znowu jakieś mutacje i znowu tak samo może powstać. Bardzo dziękuję za rozmowę to był dr Marek Laskiewicz prezes Polskiego Ośrodka Kulturalno Społecznego w Londynie bardzo dziękuję jego książka World War III and Military Analysis czyli o eskalacji rosyjsko-ukraińskiej wojny o takim prawdopodobieństwie scenariuszu raz jeszcze dziękuję Dziękuję bardzo za zaproszenie